To kolejny duży pożar na terenie subregionu konińskiego. W ostatnich tygodniach tym razem strażacy zmagali się z żywiołem w Grodzcu, gdzie płynęła hala magazynowa przy miejscowym tartaku. Po godzinie 10 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w Tartaku w miejscowości Grodziec. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej okazało się, że objęta jest całkowicie pożarem jedna z hal, w których produkowany był pelet. Na miejscu działało łącznie 26 zastępów straży pożarnej. W tej, sytuacji, w tej chwili sytuacja już jest opanowana, trwa dogaszanie pożaru. Natomiast w wyniku tego pożaru właśnie całkowicie spaleniu i zniszczeniu uległa ta hala, w której produkowany był pelet wraz z urządzeniami. A na sukcesem strażaków jest to, że pożar nie rozprzestrzeniał się na sąsiednie budynki, które były bardzo blisko, które tworzyły kompleks właśnie tego tartaku. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał.